Na moim przykładzie pokażę Wam, dlaczego zawsze powinniście czytać ilość produktów w opakowaniu, żebyście nie zrobili takiej głupoty jak ja. Na lotnisku znalazłam taki bardzo ładny zestaw perfum Chloe. Mamy tutaj 4 rodzaje perfum, więc mówię, ale fajnie, będę mogła przetestować. Do tego ten zestaw kosztował 270 zł, więc mówię, jestem geniuszem biznesu. Myślałam tak, dopóki nie odpakowałam tych perfum. Nie czytałam tego, co jest na opakowaniu. Kierowałam się swoim wzrokiem. Myślałam, że będą mniej więcej takiej wielkości. A spójrzcie na to. Ta-da! Te perfumy są tak małe. A w środku mamy po prostu kartonik. Rozumiecie to? Rozumiecie to? Te perfumy mają 5 ml. W Sephorze dostaje się większe próbki niż to. I oczywiście było, bo na opakowaniu napisane, ale kierowałam się wzrokiem, a nie rozumem. I okazało się, że nie jestem geniuszem biznesu, a Januszem biznesu.